Może nie wszyscy dostrzegli, choć swoją drogą nie sposób było nie zauważyć, że w minionym tygodniu Brama Lidzbarska otoczona była kolorowymi światłami. To inicjatywa Fundacji Lelka, która w ten sposób wspólnie z mieszkańcami dołączyła do obchodów Światowego Dnia Chorób Rzadkich, który rokrocznie przypada na ostatni dzień lutego i chce się wierzyć, że Bartoszyce będą w tym uczestniczyć co roku. Fundacja Lelka to organizacja, która coraz prężniej działa w Bartoszycach, choć echa jej inicjatyw swym zasięgiem sięgają znacznie dalej. Otwiera oczy włodarzom, mieszkańcom na wiele istotnych tematów dotyczących nie tylko osób niepełnosprawnych. Każde jej przedsięwzięcie jest początkiem kolejnego łańcucha rozwoju świadomości i nie inaczej było i tym razem, bo kolorowa brama lidzbarska nie była żadnym przypadkiem. To zamysł, by zwrócić uwagę na Światowy Dzień Chorób Rzadkich. My sięgamy coraz dalej, zrzeszamy się w Europejskiej Organizacji do Spraw Chorób Rzadkich, ale dzisiaj również zgodnie z deklaracją podpisaną przeze mnie dołączyliśmy do zrzeszenia inicjatywy oddolnej organizacji pozarządowych z Polski. Regeneracja, gdzie chcemy wspólnie działać na rzecz chorób rzadkich, poprawy sytuacji, absurdów, jakie związane są chociażby z orzecznictwem. Od tego ta akcja cała się zaczęła, jeśli chodzi o regenerację, bo naprawdę jest dużo do zrobienia, nie tylko na polu lokalnym, ale i szerzej. Łatwiej będzie, gdy świadomość w temacie chorób rzadkich będzie większa, ale na to należy się otworzyć, czemu rokrocznie na świecie sprzyja, a w Bartoszycach, skoro raz się udało, to też sprzyjać już będą obchody Dnia Chorób Rzadkich. Musimy mówić w Bartoszycach, musimy rozmawiać z naszymi lekarzami pierwszego kontaktu, pediatrami, że nawet tak niedaleko jak 70 km stąd Olsztyn należy do europejskiej sieci networkingowej współpracującymi z największymi ośrodkami specjalistycznymi i już tam można odesłać pacjenta, kiedy nie wiemy, co się dzieje. Gdańsk, kolejne wielkie centrum chorób rzadkich. Później jest Warszawa, jest Wrocław. Nie ma tego dużo. Potrzebujemy szkolić nas jako ludzi. Potrzebujemy szkolić nas na to, żebyśmy byli bardziej empatyczni. Bo choroby rzadkie, choć z nazwy są rzadkie, to dotykają wielu pacjentów. W tej chwili w Polsce jest około 3 milionów zdiagnozowanych z chorobami rzadkimi. A 3 miliony to jest jakieś 7% społeczeństwa. Powiat bartoszycki ma około 58 tysięcy, więc myślimy o 4 tysiącach osób, które miałyby chorować na choroby rzadkie. Czy to jest mało? To jest bardzo dużo. Dlaczego powinniśmy o tym mówić? Bo to jest bardzo dużo. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że na przykład czegoś nie widać od razu. Jak w wszystkich chorobach, o których wszyscy wiedzą. Gdzie leży problem? Już na samym początku, gdy rodzice zwracają uwagę na pewne symptomy u swego dziecka i brakuje dalszej reakcji czy wsparcia. Dlaczego mamy mieć gorszy start? Dlaczego mamy być nierówno uprawnieni do diagnostyki? Bo jest trudna, bo brak badań genetycznych finansowanych. Nie każdego rodzica stać na zapłacenie 10 tysięcy złotych po to, żeby miał większą szansę na dowiedzenie się, co dolega dziecku. I idzie diagnostyka, terapia, dobór szkół, rozwój dziecka, zachowywanie rodzin, żeby to wszystko trzymać jakoś w kupie. My nie mamy równego startu od początku z faktu tego, że genetyka wybrała inaczej. Dlatego wielu rodzicom podcina się skrzydła, brak empatii i zrozumienia zamyka ich w ślepym zaułku, na szczęście, na chwilę, bo są zdeterminowani w poszukiwaniu diagnozy. Jak mówią, wyważają drzwi, bo chodzi o ich własne dzieci. Bo my jako rodzice tych drzwi nie otwieraliśmy, my te drzwi wyważaliśmy. Dlatego, że to są choroby rzadkie, dlatego, że było tak trudno przykleić naklejkę, dlatego, żeby dotrzeć do jednej szufladki, która jest otoczona dziewięcioma, a nie ma tego małego pokrętła, czy nie ma tej małej rączki, za którą można ją otworzyć, więc musimy otworzyć wszystkie dziewięć, żeby dotrzeć do tej jednej do środka, żeby wiedzieć, jak postępować z naszymi dziećmi, żeby wiedzieć, jak im pomóc, żeby wiedzieć, czy jest na to lek, czy można coś zrobić, jak ma zareagować rodzic, u którego diagnostyka trwa kilkanaście lat i dowiaduje się, że można było coś zrobić, bo lek istniał od 10. Jak czuje się taki rodzic? Więc my walczymy o to, żebyśmy mieli równo uprawnienie do dostępu, do diagnostyki przede wszystkim, bo to jest początek. Ja to nazywam, jest z angielskiego taka nazwa Journey of Hope, czyli droga w nadziei, droga do nadziei.
Bo ta nasza droga, szczególnie chorób rzadkich, które są nadal tak wczesne, tak nowe, tak niezbadane, a medycyna idzie tak do przodu, że nasze życie to jest jedna wielka nadzieja, że jednak jutro będzie lepsze. A gdzie zaczynamy to jutro? Od dzisiaj, od teraz, od tego, że rozmawiamy z wami, rozmawiamy z panią w szkole, rozmawiamy z panią w sklepie, rozmawiamy ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną, rozmawiamy ze wszystkimi o tych takich drobnych rzeczach. Okazuje się, że ktoś zna panią doktor, która jest zainteresowana, żeby dowiedzieć się coś na temat chorób rzadkich. I to nie chodzi o to, żeby ona zgłębiła 7 tysięcy chorób, które istnieją, bo to jest niemożliwe. Większość z nich nazewnictwo polega na zapisie alfabetycznym albo alfabetyczno-numerycznym. Kto zapamięta nazwę niedobór haploidalny F2C? Najwięksi profesorowie nie słyszeli w większości nazw chorób. Ale co jest ważne? Mamy objawy, mamy fora. My się wymieniamy. Skoro my się wymieniamy, niech to idzie w świat, niech ta informacja będzie gdzieś zarejestrowana. Idąc do lekarza, lekarz patrząc na małego dzidziusia, który ma takie, takie i takie objawy, nie wie, co mu dolega, robi podstawę badań. Jaki jest następny krok? My nie wiemy. I co dalej? Co ma zrobić taki rodzic, który nie skończył medycyny? Kto ma zrobić taki rodzic, który czekał na to dziecko takie wymarzone, że będzie je tulił, że dostał 3 książki i teraz będzie po mądremu 3 miesiące zrobi to, 6 miesięcy zrobi to. A tu nie ma czegoś takiego. Jest jedna czarna dziura niewiedzy. I nie ma nikogo, kto poda rękę. Najszybszym kontaktem i największą pomocą są fora rodziców, którzy już to przeżyli. Więc to, co teraz chcemy zrobić, chcemy dać szansę wszystkim współpracować, roznosić wieści wokół, wszędzie. Niech zacznie się od Bartoszyc. Dlaczego nie? Dzisiaj dostałam informację zwrotną z największej organizacji światowej, że są dumni z tego, że tak niewielka fundacja, która tak zaczyna prężnie działać, zrobiła takie rzeczy. Oczywiście przy współpracy, nie zrobiliśmy tego sami. Ale to, co zrobili, spotkali się, wyszli na ulicę Bartoszyc i stanęli tego dnia, Dnia Chorób Rzadkich, przy rozświetlonej na fioletowo, różowo, niebiesko i zielono bramie Lidzbarskiej, wywołało temat. Zwykłe i niezwykłe, bo każdy, kto przechodzi, zwraca uwagę i się zastanawia, co to jest, prawda? To tak trochę z tymi niezidentyfikowanymi chorobami rzadkimi, że ktoś widzi, że coś jest nie tak, ale nie wie do końca, co to jest. Więc rozświetlamy nasze umysły, rozświetlamy budynki, rozświetlamy naszą przepiękną bramę Lidzbarską. I mam nadzieję, że dzisiaj każdy, kto będzie przychodził między 17 a 20 koło bramy, zastanowi się, skąd te kolory, a nasza wspólna, także wasza pracą jest, mam nadzieję, pomocą wspólną, żeby rozpowszechnić wieści, co to jest. Że my tylko chcemy, żeby ludzie wiedzieli i żeby wiedzieli nie, jak rzadkimi przypadkami jesteśmy, tylko jak bardzo chcemy być włączeni do grupy, jak bardzo chcemy mieć ten równy start, jak bardzo chcemy, że ten równy start to nie jest tylko kwestia medyków, tylko później będzie nam łatwiej dobrać rehabilitację, później będzie nam łatwiej pójść do szkoły i powiedzieć pani, która prowadzi zajęcia, mamy taki i taki zakres potrzeb, bo my już wiemy, my nie musimy zgadywać. My nie musimy na ślepo podążać, próbować. My nie musimy wydawać setek, nie przesadzam, setek tysięcy złotych, żeby chodzić w kółko i błądzić. Nazwijmy to po imieniu. My nie musimy rozbijać rodzin naszych, które nie są w stanie przetrwać tego stresu. My nie musimy kończyć z ciężką depresją, ponieważ nie mamy siły już dalej rozbijać kolejnego muru i kolejnego muru i kolejnego muru. Dlatego tak ważne jest to światełko, te 4 kolory światła, które będą rozświetlały dzisiaj naszą bramę, bo ważne jest przekazywanie tej informacji. Każde budowanie sieci informacyjnej to są te szersze ramiona dla nas, bo już ten ciężar będzie lżejszy, bo już nie będziemy musieli za wszystkie sznurki pociągać sami. To są nasze dzieci, my nigdy ich nie zostawimy, to są nasze dzieci, zawsze będą najważniejsze. I zawsze zrobimy dla niej wszystko i przebijemy największy mur. Ale jaką moc ma jedną osoba, która próbuje przebić mur? A jaką moc
ma na przykład nasz powiat 58 tysięcy, prawda? Nie ma rzeczy niemożliwych. I wystarczy chcieć? I wystarczy zamiast dziury i ciemnego widzieć takie małe światełko. To lekcja dla wszystkich. Pracę domową odróbmy indywidualnie. I za rok dajmy świadectwo swoją obecnością w tym miejscu, w ostatni dzień lutego, że rozumiemy, wspieramy i mamy otwarte umysły na wiedzę i empatię.